Diablo 4. Progression, updates, difficulty, paragon, level cap changes. Ej, to jest właśnie w ogóle twórca, którego kojarzę. Się zastanawiałem, czy oni go zatrudnili w Blizzardzie. Nie, to jest taki ziomek, co robił content z Diablo 3, nie? Język polski, let's go. Based on player Jak on feedback, się nazywał? And with the launch of Vessel of Hatred on October 8th, we're making big changes to existing systems in the game. We want the players bazując na feedbacku graczy. Journey to feel meaningful and for players to understand exactly where they are in the game in terms of power. I have help today from Adam Fletcher, who's the Associate Director of Community for Diablo, and Aislinn Hall, who's a systems designer here on the team. Welcome. Aislinn will be answering some questions we picked out from social media, so thank you, community, for submitting these questions. Let's jump right into it. World tiers are gone. So now while leveling up your character, you'll have four difficulty choices to choose from. Ja pierdolę, Diablo 3 stary, nie? Ja będę to przypominał. Ja to będę robił non-stop, bo ja to przewidziałem, bo jestem pierdolonym mesjaszem. Możecie mnie nienawidzić, możecie mnie nie szanować, możecie mnie wyzywać w komentarzach od największych szmat i skurwieli, ale prawda jest taka, że ja to przewidziałem i w pierwszym momencie, w którym włączyłem Diablo 4, potem jak miałem ograną betę w NDA-u, powiedziałem, że Diablo 4 jest nowym Diablo 3 i kurwa... się nie pomyliłem. Opierdolony cal, no nie? Opierdolony cal. Więc jebać was i wasze mat. Nie, no żartuję, to już poleciałem. Kontynuujmy. Normal, hard, expert and penitent. As you go... Dobra, a teraz wiecie co? Jak ja na przykład byłbym na rozmowie z kimś z Blizzarda, kto podjął tą decyzję, ja chcę zadać jedno podstawowe, najważniejsze pytanie. Dlaczego te systemy trudności zamiast system trudności Normal Nightmare Hell? Dlaczego niesprawdzone rozwiązanie, które wiemy, że działa? Dlaczego nie rozwiązanie, które jest, nie wiem, zaczerpnięte z Path of Exile, gdzie masz Normal Nightmare Hell, tylko jest przedstawione w... jednej liniowej progresji, a nie w trzech tych samych progresjach. No bo, no jak na to nie popatrzysz, ile jest poziomów trudności w Path of Exile? Niby jeden. Ile masz etapów gry w Path of Exile? Pierwszy. Potem masz pierwszą kitawę i drugą kitawę. I masz Normal, Nightmare, Hell, prawda? Wchodzisz na mapki, wchodzisz na Hela, robią ci questy. Po co? Po chuj w hack and slashu stary 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poziomów trudności. Ja wiem, dlaczego jest wprowadzonych 8 poziomów trudności i oni też wiedzą, tylko oni nie rozumieją, do czego to prowadzi. I to było idealnie, słuchajcie, pokazane przez innych twórców, którzy tworzyli content z Diablo 4 na samym początku, którzy ni chuja nie mieli niestety pojęcia o hack and slashach. Jednym z takich twórców, słuchajcie, był Asmongold. A Asmongold powiedział coś bardzo głupiego, co zostało kupione, co jest, zostało feedbackiem przekazanym. Diablo 2 Diablo 4 wyszło i miał world tiery, no nie? World tiery. I world tiery miałeś world tier 1 i miałeś world tier 2, prawda? Był jeszcze jakiś jeden? Już nie pamiętam. To było rok temu ponad. Był chyba World Tier 3, czy nie? Czy pierdolę teraz? Był chyba World Tier 3 po przejściu fabuły, czy nie? Był trzeci chyba. Były dwa podstawowe i trzeci po przejściu fabuły, ale nie wiem, czy nawet nie było World Tiera 4 drugiego po przejściu fabuły. Czyli miałeś fabułę, mogłeś ogrywać na tym lub na tym, to była fabuła. Fabuła. I miałeś 3 i 4 i to były mapki. Znaczy, kurwa, mapki, tam mapek nie było, endgame, to był endgame, prawda? Jak to wyglądało? Zaczynałeś fabułę, leciałeś fabułę na World Tier 1, bo 2 był nieopłacalny. Potem World Tier 2 skipowałeś, wchodziłeś na World Tier 3, progresowałeś, zdobywałeś tu itemy, wchodziłeś na World Tier 4 i dropiły ci zupełnie nowe itemy, miałeś od razu skok mocy twój. I teraz co by dało wprowadzenie World Tieru 5 i 6? Żebyś znowu wszedł na wyższy tier i byś skokowo sobie zmienił moc. Nic kurwa więcej. Jak wprowadzenie nowego World Tiera przedłużyłoby grywalność Diablo 4? Ja wam powiem, to jest bardzo proste. 2 godziny. Bo tyle zajmowało wydropienie wszystkich itemów, nie wiem, tam Sacred, Ancient, Primal, chuj wie jak to się nazywało. Sacred, Ancient, Primal, bo już takie rzeczy były w Diablo 3, no nie? I to był plasterek. Nie było problemem w Diablo to, że był potrzebny wyższy poziom trudności i jeszcze silniejsze przedmioty, tylko były potrzebne ciekawsze przedmioty, rzadsze przedmioty, buildy, które wymagały więcej czasu, by do nich dojść, a nie skokowy poziom w ich chwile, nie? No.
I Blizzard na przykład tego nie rozumie. I oni teraz wychodzą z takiego założenia. Progresja postaci polegała na tym, że wchodziła na World Tier 1, 2, 3, 4, 5, 6. I każdy z tych schodków to były 2 godziny, więc wydłużymy gameplay gracza, dodając 2 kolejne schodki, albo 3 kolejne schodki. I wydłużymy to, wydłużymy to, i wydłużymy to. Ale to nie zadziała, bo to będzie sztucznie wydłużone. Bo tak, to my możemy jechać z tym do usranej śmierci, zrobić z tego Candy Crusha albo mobilkę. I cały czas będą skokowe progi o 2 godziny. Ale no, to do niczego nie doprowadzi. The choices to choose from. Normal, hard, expert and penitent. As you go up in difficulty... Ej, widzowie, dobrze reaguje po poprzedniej dyskusji, czy nie? You'll gain more experience points and gold find. So now you can customize your leveling journey how you want. Maybe you find a kick-ass item and want to push your character a little bit harder. Well, now you can. Also, from levels 1 to 15 on any difficulty, we replace the material drops you would have received with items, like armor and weapons. In addition, the Butcher and Treasure Goblins will drop a guaranteed legendary at any level. So chase away or run away. Ja bym więcej w ogóle dał giru, żeby kropiło. Ja bym napierdolił tego fest. It's an early game Butcher. Existing characters are being set to level 50, but the new max character level is 60. With this, players are gaining 10 more skill points, opening up even more... Czekaj, level adjustments and rework. 10 nowych poziomów jest, co daje 10 nowych skill points. Okay. And you're able to put points into ultimate abilities now. Hej, a jakbym zadzwonił teraz do Maciejczaka i Maciejczak by ze mną reagował na to wideo, to bym wciągnął Maciejczaka teraz jak aferę? Bo on już mnie w jedną wciągnął, sam monową, sam ją skurwiel wywołał i na mnie potem wszystko spadło. Może ja teraz muszę przemyśleć, jak ja Maciejczaka mogę. Ty, ja wiem, jak mogę. Ja wiem, jak mogę. Ja, słuchajcie, zwalę winę na to, że Maciejczak mnie rozdziewiczył, bo mój pierwszy reakt od tej nowej formy był na filmy Maciejczaka. I kurwa, nagadam wszystkim, że mnie nakłonił do tego, że mam gadane, że... że to powinienem robić i w ogóle, co? Może bym taką historyjkę wytworzył, że to wszystko wina Maciejczaka. To myślę, że mogłoby być zajebiste. Nie pytaj go, wpierdolę go na minę, no. Dobra, kontynuuj. Giving them an even greater impact. We'll talk about Paragon later on in this video, but also at level 60, the pit opens up, and pit progression is how you're going to unlock the endgame difficulties. We're calling them Torments 1, 2, 3, and 4. To unlock Torment 1 difficulty, you'll need to clear a pit level of 20, either solo or in a group. For Torment 2, it's pit tier 35. Znacie to z jakiejś gry? Kojarzy wam się to z jakąś gierką? Mi się strasznie kojarzy. Ta gra się, ona miała chyba 3 w nazwie. Ona się nazywała Satan 3? Jak ona się nazywała? Devil 3? Jak ona miała nazwę? Coś takiego? Demon 3? A nie! Kurwa! Ty, to była poprzednia część, to było Diablo 3. Co ty gadasz? Niemożliwe. For 3 it's pit tier 50 and for Torment 4 it's level 65. The pit itself has been rebalanced. For example, this version of tier 65 is more challenging than before. Podoba, wiecie co? Mi się to podoba, że oni zawsze mówili, że tak, tak, dodajemy więcej mobów, tak, tak. 6 sezonów Diablo 4 w każdym jest więcej mobów. Tymczasem pokazują dodatek, w dodatku 5 mobów na krzyż. Kurwa, znowu. Also, we have what we think is a nice quality of life change. So the pit puts a lot of emphasis on getting to the end and completing it before the timer runs out. So we're moving glyph leveling from Nightmare Dungeons to the pit. We felt that these playstyles are more in line with each other, and in Nightmare Dungeons, players sometimes feel punished for exploring around, so we're moving masterworking materials from the pit to Nightmare Dungeons. So now you won't feel bad for taking a wrong turn or exploring a bit, since you'll be gaining masterworking materials either way. Previously, when you were going through the pit, you'd get all your masterworking materials at the end. But now, in Nightmare Dungeons, you're going to be able to go and, like Ruben said, kill all these monsters, explore all these little nooks and crannies, and you're going to get masterworking materials from all those different places, which really fits with the Nightmare Dungeon playstyle. Before I get into the glyph leveling, I wanted to mention that Ancestral and Mythic uniques start dropping in Torment 1. They will always have at least one greater affix and always drop at the maximum item level, which is now 800. Non-ancestral items cap out at 750. So on Glyph XP, we're removing it. Skupmy się na wideo, okej? Okay? Widzowie, skupmy się po prostu ogólnie na jego treści, okej? Okay? Mogę was o to prosić? Sam też się chcę po prostu skupić głównie na treści wideo.
Now you upgrade your glyphs with the temps. Here's how you gain attempts and level up your glyphs. You gain 3 attempts from successfully completing a pit level, and you gain 1 bonus attempt when you don't die during the run. Kurwa. So 4 possible chances. To help you catch lower level glyphs, co ty gadasz? Every 20 level co difference. Co ty gadasz? Ej, odpowiedzcie mi na pytanie, czy w Diablo 3 była identyczna mechanika? Błagam, bo może mnie popierdoliło. Może mnie popierdoliło i ja widzę to, co chcę zobaczyć. Ja nie wierzę w to. Ja totalnie w to nie wierzę. Completed pit tier and glyph rank grants a bonus upgrade per attempt. We'll put a link to our blog in the description down below if anyone is interested in more detail, but that's essentially how the upgrade system works. On the topic of glyphs, the levels are being increased from 21 to 100. At level 45, a rare glyph can be upgraded to a legendary glyph, which increases the radius from 4 to 5 and gives the glyph 1 additional affix. Okay, time for paragon boards. Each class is getting 1 completely new paragon board. These yes. boards each have a new... Ja pierdolę, to jest to, co potrzebowaliśmy w tej grze. Nowy paragon board. Nowy paragon board z notką 4% max życia, 30 armora. Ja pierdolę. Albo 6% redukcji damage. Ej, ja nie wierzę, w co się dzieje. Oni non-stop się śmieją z tego żartu, że hahaha, większy damage w czwartki, po czym wrzucają notkę 6% redukcji damage'a, którzy mają narzucone vulnerable. Oni nie czają nadal. O co chodzi? Legendary node to help support more builds and playstyles. With legendary glyphs and new powers coming in, we've decided to reduce the amount of paragon boards you can use to 5, including the starter board, which helps to make your choices more important. Ej, ale to jest jedna rzecz, którą trzeba przyznać Blizzardowi. Oni stworzyli coś niemożliwego, bo glyfy są trudniejszą wersją tworzenia buildu do postaci niż drzewko w PoE. Serio. Bo tutaj nie dość, że znaczenie ma, jakie notki ty wybierzesz, to ma znaczenie, w jakiej kolejności je wybierzesz i w jakiej kolejności obrócisz board. To jest tak dużo zmiennych, że tego się nie da dobrze wypełnić samemu. Nie da się. Oni zrobili coś, co nie jest w stanie zrobić PoE. Bo ludzie mówią, że PoE ma ciężkie drzewko, bo jest duże, a tu masz duże drzewko, gdzie jest istotne, w jakiej kolejności idziesz w notki i w jakim kierunku obracasz 13 różnych plansz tak naprawdę. To jest idiotyczne. To jest najgorsze zastosowanie, jakie oni mogli wysnuć. To jest chyba najgorszy system jakiejś horyzontalnej progresji postaci albo jej siły w hack and slash, kiedykolwiek powstał. Nie ma gorszego, nie ma mniej przystępnego, bardziej skomplikowanego systemu, który w ogóle ma tak mały wpływ jak to. To jest skomplikowane, to jest płytkie, to nie ma żadnej głębi i to nie łączy się w ogóle z jakąś niesamowitą nagrodą. To jest ogromny effort, to jest bardzo mały zysk, to jest bardzo duże skomplikowanie i bardzo pozorne zmiany. Oni wymyślili system, który jest na papierze absurdalnie zły. On w każdym miejscu, w którym może być zły, jest kurwa zły. Ja często wymyślam jakieś pojebane możliwości, jak można byłoby, nie wiem, deweloperom pomóc w jebaniu ludzi na kasę. Myślam rzeczy, które są totalnie niezwiązane, wiecie, z rzeczywistością, które są najgorszymi możliwymi założeniami, które możemy przyjąć. W tym wypadku nie jestem w stanie zmienić założeń Paragon Boarda, by był kurwa gorszy. Nie potrafię tego wymyśleć. To jest najbardziej szatańska rzecz, jaka kiedykolwiek powstała. Nie da się tego systemu bardziej spierdolić. Serio. To jest najgorzej zaprojektowany system rozwoju postaci, jaki kiedykolwiek chyba powstał w grach komputerowych. Nie wiem, wskażcie mi grę, która ma gorszy system progresji postaci niż Paragon Boardy. To jest w każdym możliwym miejscu, w każdym poszczególnym założeniu rozwoju postaci, to jest zjebany system. Nie da, tego się nie da zrobić gorzej. And helps your build come online faster, since you won't have to link so many things together for it to function. Paragon levels are also being increased from 200 to 300, but players will all get the build defining parts of Paragon at around 200. So from there, it's about getting rare and magic nodes, which are much more incremental in power. So you don't have to feel bad if you're not hitting Paragon 300. Basically, players can get what they absolutely need first for their build, then grab other nodes they might find useful. With so many Paragon levels to earn, they now apply realm-wide. So this level is now shared across characters within respective standard and hardcore partitions once your character hits max level. Ej, a wcześniej Paragony były szerowane, czy nie?
Ej, poczekaj, ile jest teraz, kurwa, leveli paragonów, bo ja tego nie wychwyciłem. Jest 300 leveli paragonów teraz? A ile było wcześniej? 50, nie? Było 50 zwykłych, 50 paragonów. 200. 50, bo są 4 punkty. A teraz, okej, czyli było dwie, okej. Ale to było 50 leveli paragona, co dawało tam 200 ileś punktów, tak? 200 punktów po prostu, były 4 za każdy. I teraz jest 60 leveli postaci i 300 leveli paragonów. I paragony się szerują na innych kontach. Kurwa, mam wrażenie, że to było w innej grze Blizzarda. Ni chuja nie potrafię podać, w której. Ale coś mi świta, że chyba widziałem już ten system. Ale jestem w stanie przewidzieć, co się stanie w przyszłości. Czy wy też widzicie przyszłość? Czy jesteście jak ja jasnowidzami? Słuchajcie, co będzie dalej, powiedzmy? Czy oni poprzestaną na 300 punktach? No cap. Co wy gadacie? Wy chyba widzicie przyszłość. Co ty gadasz? Będzie 300, 500, 1000 i no limit. Ja pierdolę. Co ty gadasz? Kto by na to wpadł? For example, a new season starts up and you make a seasonal character. After reaching level 60, you will start earning Paragon levels. Let's say you eventually make it to Paragon level 200. Now when you make an additional seasonal character within the season, you'll be able to tap into your current seasonal Paragon level of 200 once that character hits max level. Seasonal. Ja pierdolę. Dlaczego nigdy nie było problemu z posiadaniem od samego początku maksymalnego levela w Diablo 2, którego nikt nigdy nie osiągał. Dlaczego nigdy nie było problemu z osiąganiem maksymalnego levela i ustawienia level capa w Diablo 1, którego i tak nigdy nie osiągał? Dlaczego nigdy nie ma gadki o przedłużeniu ilości poziomów potrzebnych na postaci w Path of Exile? Powiedzcie mi, od ilu lat Path of Exile ma maksymalny level setny? Błagam, odpowiedzcie mi na to pytanie, bo one jest kluczowe. Czy Poe ma od zawsze level setny? Od zawsze, nie? Nie jestem pewny, ale mi się wydaje, że ma od zawsze level setny maksymalny. Czy kiedykolwiek było to problemem, że w Poe maksymalny level wynosi 100 co sezon i tyle? I były jakiekolwiek podrygi, żeby to zmieniać? Nie. Dlaczego? Bo to jest najgłupszy sposób skalowania siły postaci. Jak co sezon by w Poe dawali 10 leveli więcej. I doszlibyśmy do momentu, gdzie w pewnym momencie każdą postacią masz każde drzewko, całe drzewko wymaksowane. To było głupie. Ponieważ o to chodzi w tworzeniu postaci w hack and slashu, że masz wybór. Podejmujesz jedną decyzję kosztem drugiej, a nie masz 200 punktów, 300 punktów, 500 punktów, a potem nieskończone punkty. Nie, to jest tak głupie, że dziwię się, że ludzie się pod tym podpisują, występują nadal w tych wideosach i widzą w tym jakąś ideę. Ja bym niebotyczne chyba ilości pieniędzy musiał dostawać, żeby występować na kanale Blizzarda i pleść takie bzdury, jak to są gadane. The Realm Paragon resets every season. However, all the earned Paragon XP will be added to your current Eternal Realm Paragon when the season ends. To też ma miejsce w innej grze. That was great, Adam. Thank you for the rundown. One extra thing I want to chime in with is that those additional 100 Paragon points are intended to be icing on the cake for your build. The first 200 points are intended for your character to become well-defined, and then the extra 100 is just a bit of extra fun you can have in the world of Sanctuary. Aislinn, let's pick your brain a little bit. Nie rozumiem tego. Pierwsze 200 punktów definiuje twój build, a pozostałe co sobie możesz wydać for fun? W sensie, uargumentuj to. Błagam, znajdźcie mi jakiekolwiek logiczne powiązanie z tym. To tak jakby w PE powiedzieć, że pierwsze 30 punktów ma znaczenie, a pozostałe 70 wydajesz for fun. Wszystkie punkty, które wydajesz, mają znaczenie. Nawet te końcowe punkty są najczęściej najważniejsze. Są kurwa napisy. Aislinn, przemyślmy trochę bardziej twój mózg. Ja pierdolę, mistrzostwo. More. We have some community questions from that social post I mentioned earlier, so let's get into it. Kang Zhang asks, what are our plans for visual clarity during dungeons or any activity really? So we know the plans for visual. What are your plans for visual clarity during dungeons or anything? Co to jest kurwa za pytanie? Jakie są wasze plany dotyczące przejrzystości wizualnej podczas lochów? W tej grze są 3 jebane moby na ekranie poza tobą. Clarity during dungeons or any activity really.
So we know we get a lot of feedback on red on red in Helltides. And so something that you might notice in the Helltides is that we've adjusted the lighting. This is something that we want to improve on in all activities in the game, so you'll see more improvements in the future. Dallas says, what's the plan for masterworking materials in Stygian Stones come Season 6? Should players use or convert these before then? Players won't need to worry about converting these before Season 6. In Season 6, we're going to have systems in place that allow you to convert your masterworking materials into the new masterworking material that you'll need to upgrade your gear. Additionally... Co są za pytania? Nie, na pewno nie są ustawione te pytania, nie? Ja oglądając to, naprawdę chciałem to obejrzeć z taką miną, jaką ma właśnie Adam Łuczasz tutaj. Tak się czuję. Naprawdę. Ta mina wyraża wszystko moim zdaniem. In Season 6, Stygian Stones won't be needed to summon tormented bosses anymore, but because of that, we're going to be increasing the sell price of them so that you can get a hefty amount of moolah. 8-Bit Bandit asks, how will torment bosses be affected with the new world difficulty update? In Season 6, how will torment bosses be affected with the new world difficulty update? In Season 6, tormented bosses are going to be available on all 4 torment tiers. That means that they're going to drop really good loot starting in Torment 1, and then drop even more of that in Torment 4. It also means that no matter how powerful your build is, you're going to have a hard version of that boss to fight. Flower asks, since Torment difficulty tiers drastically change resistance penalties, and with the introduction of Grand Gems, will there be any changes or scaling to gem fragment drops as difficulty increases? There absolutely will. So, in higher torment tiers, you are going to be earning more gem fragments, which is going to allow you to Hey Blizzard, jak ktokolwiek z was to ogląda, ja wam muszę odpowiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Jak wy chcecie coś opowiedzieć o swojej grze, to nie musicie tworzyć fejkowych pytań, by potem na nie odpowiedzieć. Po prostu możecie to zawrzeć w update'cie, nie? To tak działa. To jest giga proste i... Co najlepsze jest łatwiejsze. The new grand tier a lot faster. So buff up your build so that you can get to the higher gym tiers as quick as you can. James Cossens asks, when the expansion comes out on October 8th, will I be able to create a Spiritborn, go through the whole main quest line with Lilith, and then progress through Vessel of Hatred? Absolutely. So we want you to be able to experience any element of the game's story on any character, and the Spiritborn is no exception. If you'd like to start a new Spiritborn, play through the original campaign and then go through Vessel. Ja pierdolę, co to jest za pytanie? Nie, kurwa, kampania będzie niedostępna na nowej postaci. Sorry, te pytania są tak z czapy. Hatred, you're totally within your rights to do that. Thanks again, Aislinn, for answering all these wonderful questions. That's going to be all for us today. We really appreciate you watching, and we're excited for the launch of Vessel of Hatred. There will be additional links to our blogs in the description below. We'll see everyone in Nahantu. Jezu. Ja tylko zaznaczę jeszcze wszystkim na końcu wideo, że ja już otrzymałem klucz do Diablo 4 Vessel of Hatred od Blizzarda i chuj wam wszystkim w dupę. Nie muszę kupić tej gry. Dał mi ją Blizzard i tak ją zjadę jak burą sukę, bo na to zasługuje. Mam nadzieję, że wszystkich tatusiów, którzy wydają na to pieniądze, boli kurwa dupa. Ale kurwa, jadu jest dzisiaj we mnie dużo, nie? Ale patrzcie, to jest znowu to samo. Whoever asked this question, or if they could play the main story with a Spiritborn really is just us, is just taking a position. Tu ktoś ostro pojechał. Nie identyfikuję się, słuchajcie, z takimi ten... Nie... treściami. I like that the game is slowly getting back to Diablo 3 in terms of progression. No, nie wiem, ludzie to widzą. Oni zabijają to Diablo 4.